Dlaczego człowiekowi chce się żyć? Dlaczego, kiedy rano wstaje, no, chce czegoś dokonać, rusza do jakiejś pracy, nie siedzi odrętwiały w poczuciu jakiejś depresji czy zniechęcenia? Tą siłą, która nas napędza, jest nadzieja. Mamy nadzieję, że będzie lepiej, mamy nadzieję, że coś nam się uda. Mamy nadzieję, że komuś pomożemy, mamy nadzieję, że spełnimy jakieś swoje pragnienia czy marzenia. Gdyby człowiek nie miał nadziei, no byłby albo tylko takim robotem, który mechanicznie wykonuje jakieś czynności, nie widząc w nich wielkiego sensu, ale po prostu robi tak z przyzwyczajenia, obowiązku, nakazu, czegoś podobnego, albo byłby pogrążony w rozpaczy. Mamy takie, można powiedzieć, dwa jak gdyby poziomy, czy dwie sfery nadziei. Pierwsza, no, to jest ta sfera ziemska. Tutaj mamy nadzieje związane z naszymi osobistymi planami, z naszą rodziną, z ojczyzną, że będzie lepiej, że się będzie rozwijała i tak dalej. Ostatni czas był takim negatywnym sprawdzianem tych naszych nadziei związanych z tą doczesną ojczyzną. W takim porządku indywidualnym być może się u nas działy lepsze lub gorsze rzeczy, ale dla tych ludzi, którzy żyją sprawami Polski, te układały się jak najgorzej. Wielu z nas albo straciło, albo traci nadzieję, że tutaj jeszcze coś dobrego w najbliższym czasie, czyli w perspektywie jakichś kilku lat, w perspektywie naszego życia może się stać. Oczywiście nie wykluczamy, że za kilkadziesiąt lat może coś się wydarzy, może ludzie zmądrzeją, może pojawią się lepsze okoliczności geopolityczne. No ale na dzisiaj rzeczywiście nadzieja ludzi, którzy wiązali ją gdzieś z Polską, z naszą ziemską ojczyzną, jest bardzo słaba. Jesteśmy zniechęceni, jakoś zasmuceni, czy niekiedy przybici tym, co obserwujemy. Na szczęście, można powiedzieć, nie jesteśmy skazani tylko na ten wymiar materialny, doczesny, ten widzialny. Bóg przygotował dla nas coś więcej. Pismo Święte mówi, że mamy jeszcze inną, lepszą ojczyznę w niebie, do której zmierzamy. Dlatego chrześcijanie, czyli ci, którzy złożyli całą swoją nadzieję w Chrystusie, nawet kiedy tu na ziemi doświadczają frustracji i takiej utraty nadziei związanej z tym doczesnym bytem, z losem ojczyzny i tak dalej, ciągle mają tę nadzieję związaną z lepszym światem, z lepszym przyszłym światem, który ich czeka. Dlatego tak trudno jest chrześcijan złamać, zniechęcić, no, zepchnąć do roli właśnie albo depresji, albo tylko takich mechanicznych wykonawców cudzych poleceń. Oczywiście mam tu na myśli chrześcijan, którzy dokonali takiego wyboru osobiście w dorosłym życiu, świadomie, a nie ludzi, którzy są tylko kulturowo związani gdzieś z chrześcijaństwem, że urodzili się w takim kraju albo żyli w takiej rodzinie, nie? Bo tutaj to jest tylko taka zmiana powierzchowna. Chrześcijanie, którzy rzeczywiście swoje zbawienie znaleźli w Jezusie, którzy całą swoją przyszłość złożyli Bogu, mają nadzieję nie tylko na to, że ich życie doczesne będzie układało się pomyślnie, ale przede wszystkim na to, że już tam Bóg na nich czeka, mając przygotowane mieszkanie. Nasza nadzieja, czyli spodziewanie się przyszłości dla wierzących, jest także zakotwiczone po drugiej stronie, zakotwiczone w niebie. I to jest ta różnica między wierzącymi a niewierzącymi w takim, można powiedzieć, codziennym funkcjonowaniu. Tu precyzyjnie można powiedzieć, jest to jedna z kluczowych różnic. My mamy tą kotwicę rzuconą poza ten wymiar widzialny. Pismo Święte mówi, że ta kotwica jest, sięga aż poza zasłonę. Tutaj ta śmierć jest przedstawiana jako zasłona. List do Hebrajczyków w taki sposób nam to przedstawia. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jak kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. Tej nadziei trzymamy się jak kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę.
Kotwica to jest coś takiego, co zahacza się o dno i za pomocą liny czy łańcucha łączy się ze statkiem, trzymając go w jednym miejscu. I właśnie tak przedstawia Bóg naszą nadzieję związaną z ojczyzną w niebie jako takiej kotwicy, której nie widzimy, ona gdzieś jest poza zasłoną, w tym innym świecie, ale do nas dociera ta lina, jak gdyby od niej, której się możemy trzymać, ten łańcuch, którego się trzymamy jako kotwicy duszy pewnej i mocnej. Ważne jest więc, byśmy mając wokół siebie takie być może niesprzyjające okoliczności, czy to osobiste, czy tak jak mówię, dotyczące naszego państwa, szczególnie mocno trzymali się tej kotwicy, która sięga naszej lepszej, przyszłej, prawdziwej, można powiedzieć, tej rzeczywistej, prawdziwej, która nie zniknie, nie przeminie ojczyzny w niebie. To będzie dla nas ćwiczenie, czy sposób, by tu, w tych niesprzyjających okolicznościach, żyć pełnią życia, potrafić się cieszyć, mieć radość i pokój wewnętrzny, niezależnie od okoliczności. Bo nasza nadzieja nie jest związana z tym, co tu i teraz widzimy, cierpimy, przeżywamy. Ale nasza nadzieja sięga daleko dalej, sięga poza zasłonę, dotyczy przyszłości, której nikt i nic nie może już nam odebrać ani naruszyć. Tam ona na nas czeka. Trzymajmy się jej więc jako kotwicy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę.